jaki można było wtedy kupić. Tata dbał o zegarek przez większość swojego życia. Przez wiele lat ciągle pamiętał o tym cennym zegarku. To było też strasznie ważne i cenne dla mojej mamy, ponieważ była to jedyna osobista rzecz, jaka pozostała jej po całej rodzinie. Pamiętam ojca reperującego ten zegarek wiele razy, szukającego części zamiennych, a czasem robiącego część, której nie mógł znaleźć. Nigdy nie zrezygnował z niego, aż do czasu, gdy był zbyt stary, by móc go reperować. Pierwszego września wybuchła wojna. Kielce były bombardowane, podobnie jak drogi w całej Polsce. Konwoje mieszkańców Polski uciekających przed Niemcami posuwały się wzdłuż dróg. Tata zaczął dręczyć całą rodzinę i naciskać, by uciekali do Rosji. Rodzina podzieliła się. Prababcia Łaja odmówiła wyjazdu. Powiedziała, że nigdzie nie uciekali podczas I wojny światowej i nic się nie stało. A ponadto jest zbyt stara i chora na podróż i lepiej dla niej będzie umrzeć we własnym łóżku. Moja babcia Rywka nie zgodziła się z jej pomysłem. W tym czasie autobusy dziadka zostały zarekwirowane przez wojsko, ale rodzinie pozostał jeden bus. W końcu wszyscy, z wyjątkiem prababci Łaji, jej syna Moszka i jego żony, zdecydowali się wyjechać. Droga była bardzo ciężka. Niemcy bombardowali drogi. Kiedy rodzina dotarła w okolice Lwowa, kuzyni dali im schronienie w niewielkiej wsi. Wszyscy tłoczyli się na podłodze w małym pokoju. Warunki były bardzo ciężkie i babcia Rywka zdecydowała, że lepiej będzie, jak wrócą do Kielc. Mój tata i moja mama z wujkiem Abe zostali. Zanim się rozstali, wujek Chaim zdjął zegarek i dał go mojemu tacie, prosząc, by zatrzymał go, a odda, gdy się spotkają. Nie spotkali się już nigdy więcej. 17 września Armia Czerwona uderzyła na Polskę ze wschodu. Lwów stał się częścią Związku Sowieckiego. Tak jak tysiące uchodźców z Polski, mój tata, mama i wujek Abe zostali zesłani do obozu pracy. Droga na Syberię wiodła przez Lwów, Kijów, Charków do Czelabińska na Uralu. Podróż trwała 5 tygodni. Pociąg zatrzymywał się od czasu do czasu, więc mogli wyjść i kupić żywność i wodę. Warunki w pociągu były straszne. Musieli gotować, myć się i prać w pociągu. Pewnego dnia, gdy pociąg się zatrzymał, Abe zobaczył na straganie pomidory. Wyskoczył, ale zanim zdążył wrócić, pociąg ruszył, a on został z pomidorami. Dla moich rodziców to był straszny moment. Mogli go już nigdy nie spotkać.
Na szczęście wkrótce następny pociąg jechał w tym samym kierunku. Abe wsiadł, po trzech dniach pociągi się spotkały na tej samej stacji i rodzina znów była razem. W końcu po 5 tygodniach podróży pociąg zatrzymał się w zamkniętym obozie w miejscu zwanym Kopiejsk w okręgu czelabińskim, gdzie Rosjanie zesłali wielu uchodźców. Kopiejsk dziś jest górniczym miastem niedaleko Treblinka, dużego centrum przemysłowego na Uralu. Moi rodzice i wujek Abe byli zesłani do obozu pracy w kopalni numer 20. W obozie mieszkali w małym pokoju z gliny oznaczonym jako barak numer 5, pokój numer 2. Każdy w obozie musiał pracować. Po powrocie z pracy Rosjanie wydawali kartki na żywność. Przez 2 lata tata i wujek Abe pracowali na dole w kopalni, stojąc przez cały dzień w lodowatej wodzie. Tata dostał reumatyzmu, który dokuczał mu przez całe życie. Mama też oczywiście musiała pracować. Na szczęście umiała szyć, czego nauczyła się w szkole, więc miała łatwiejszą pracę. Jednak życie było bardzo ciężkie. Było straszliwie zimno. Wszyscy marzli i było bardzo trudno zdobyć żywność. Zwłaszcza, że cały dzień trzeba było pracować. Warunki w baraku też były okropne. Po jakimś czasie mama cudem została zwolniona z obowiązku pracy. Mogła zająć się zdobywaniem żywności i gotowaniem posiłków, więc tata i wujek mogli po pracy zjeść coś gorącego w tym syberyjskim zimnie. W krótkim czasie po przyjeździe do Kopiejska spotkali znajomego z Kielc, który powiedział im, że ich kuzynka Marim Weltman jest w szpitalu w bardzo złym stanie. Jest sama i nikt jej nie zna. Mama poszła do niej i zobaczyła, że Marim ma odmrożone palce i już straciła kilka z nich. Marin powiedziała mamie, że zgubiła się z mężem Hillelem Weltmanem, kuzynem mojej mamy, kiedy oboje chcieli przekroczyć rosyjską granicę. Ona przeszła, ale strażnicy złapali jej męża i odesłali z powrotem do Polski. Marin była w bardzo złym stanie fizycznym i psychicznym. Nie było nikogo, kto mógłby jej pomóc i nie miała szans na przeżycie w mrozie i okropnych warunkach obozu pracy. Mama zdecydowała, że weźmie ją do baraku przy kopalni węgla. Zaopiekowała się nią, opatrywała odmrożone palce, dała jedzenie, ubranie i dbała o to, by w pokoju było cały czas ciepło, bo Marin bardzo cierpiała. Nie można było zdobyć dla niej łóżka, ani drewna na łóżko, więc dostała łóżko taty. Po powrocie z pracy tata spał na zimnej podłodze. Po jakimś czasie rodzice zaczęli otrzymywać listy od rodziny z Kielc. Kielce, 31 sierpnia 1940. Drogie rodzeństwo, nareszcie
Po długim czekaniu otrzymaliśmy od was kartkę, która wniosła radość w tęskniącą za wami duszę. Już blisko 3 miesiące nie mieliśmy od was znaku. Możecie sobie nas wyobrazić, dlatego też dziwimy się, że wy przed odjazdem z Lwowa nic nie napisaliście. My napisaliśmy do Lwowa 7 kartek, bez odpowiedzi. Napiszcie nam, dlaczego udaliście się do Lwowa na Ural. Czy z własnej chęci? Jak tam wygląda życie? Czy macie wszystko? Przy czym pracują Abel i Herszek? Chcielibyśmy, by najlepiej pracowali w swoich fachach. Jakie mają wynagrodzenie za pracę? I jakie macie jedzenie i mieszkanie? Piszecie, że tęsknicie za łóżkiem. Czy my to mamy zrozumieć, że wy nie macie gdzie spać? Pamiętajcie, napiszcie nam o wszystkim dokładnie i obszernie, bo nie macie pojęcia, ile radości i uciechy sprawiają nam listy od was. Piszcie często, często, często. W którym miejscu na Uralu się znajdujecie? Na północy czy na południu? I jaki tam jest klimat? Jesteśmy bardzo zadowoleni, że pracujecie. Praca życie słodzi, czyli die Arbeit macht das Leben süß. I wy też powinniście być zadowoleni. Co do nas, jesteśmy dzięki Bogu zdrowi i żyjemy. Tatuś mało zarabia, Chaim pracuje, ale zarobki są marne. A mimo tego żyjemy, aby gorzej nie było. Co do mnie, nic nie robię. Chciałabym się chętnie do czegoś wziąć, ale nie ma do czego. Już nie jestem tą samą Hancią, co była. Czasy się zmieniają i my się w nich zmieniamy. Zmieniłam się nie tylko duchowo, ale też ciałem. Urosłam, spoważniałam. Co do mojej roboty, to tylko tyle, że mamie trochę pomagam, ale też nie mam przy czym, bo mieszkamy już na 3. miejscu. Teraz mieszkamy na Staszyca, pod 12 u Szpirów, jako sublokatorzy. Mamy zamiar się przeprowadzić na Targową, tam gdzie Tadek, co jeździł razem z Abym. Więc listy na razie kierujcie do dziedzica. Równa 6, aż wam nie podamy adresu stałego zamieszkania. Prosicie o zdjęcia. Chętnie to zrobimy i przyślemy w najbliższych listach, o ile będzie można, ale my także prosimy o wzajemność. Co do Marim, no to o ile ona coś potrzebuje, to dajcie jej, o ile możecie, a Hiel nam to zwróci. Piszecie, by wasze rzeczy zostawić w porządku. Otóż oznajmiamy wam, że nie powinniście tyle o nich myśleć. No bo robimy, co jest w naszej mocy i wszystko jest w najlepszym porządku. U nas poza tym nic nowego. Edzia i Sala z Łopuszna wyszły już za mąż. Prosimy was, aby i Herszek też dopisywali, bo Herszek przez cały czas rozłąki jeszcze słowa nie napisał. Nawet gdyby cierpiał na wstrętopism, powinien się zdecydować napisać kilka słów. Do mnie i do nas. Czyż nie? Więc pamiętajcie, napiszcie wszyscy razem. Już rok prawie jak rozstaliśmy się. Tak prędko minęło. A ile się przeżyło w tym czasie? Napiszcie nam, czy piszecie do Haskla. Napiszcie do wuja Dawida i do wszystkich. Kończę już pisanie. Piszcie często, jak najczęściej. Mama ciągle płacze i myśli o was. Jednym słowem, bardzo za wami tęsknimy. Listem tym mama się trochę uspokoiła, więc pamiętajcie. Piszcie często i nie traćcie nadziei. To grunt. A Bóg da, że się jeszcze może zobaczymy. Babcia was serdecznie pozdrawia i całuje. Helcia i Mojżesz są z babcią razem. Zsyłają wam pozdrowienia. Gucia była ostatnio chora na tyfus. Już jest dzięki Bogu zdrowa. Teraz znajduje się w Małogoszczy, gdzie jest jej siostra, Szajndla. Bo od Marim siostry otrzymuje świetne listy. Kończę już pisanie. Pozdrawiam was i całujemy was niezliczone razy. Wasza matka, ojciec, Hanka i Chaim. PS. Napiszcie do wuja Dawida i Haskla. I piszcie do nas często.
Jeszcze nie skończyłam pisania, gdyż mama prosi mnie, by dopisać, że dziś właśnie mija rok, jak wybuchła wojna. Jest dzisiaj piątek. Dziś rok, jak byliśmy wszyscy wieczorem przy kolacji razem. Ach, jak nam było dobrze. Była to ostatnia kolacja razem przepędzona. Prosimy was, byście nam napisali, czy te wasze rzeczy, które zabraliście z domu i kupiliście od Marin siostry, macie. I napiszcie nam, czy jesteście w obozie pracy, czy pracujecie na własną rękę. Wybaczcie ten chaotyczny styl, ale zrozumcie, że trudno jest się rozstać z wami, choćby listownie. Dlatego też ciągle dopisujemy. Kończę już naprawdę. Piszcie często. My też tak zrobimy. Całuję was. Kochająca Hancia. Kielce, 14 września 1940 roku. Drogie kochane rodzeństwo, możemy wam donieść, że ostatnio otrzymujemy częściej waszą korespondencję, bo nawet dwa razy w tygodniu. Rozumiemy wasz niepokój brakiem wiadomości od nas, ale wierzajcie nam, że to nie nasza wina, bo my ostatnio piszemy co tydzień, a gdybyśmy mogli, więcej byśmy pisali. Co do nas, no to się nie martwcie, gdyż my jakoś sobie radzimy i żyjemy. Tatuś mało zarabia. Wprawdzie dwa wozy są w Kielcach, ale my nic z tego nie mamy. Chaim też cokolwiek zarabia. Ale zaznaczajmy jeszcze raz. Co do nas, bądźcie spokojni. Dbajcie o siebie, nie żałujcie sobie niczego. Piszecie nam, że mieszkacie w barakach. Więc napiszcie, co to za baraki. Czy to jakieś szopy? Czy też coś w tym rodzaju? Czy też to są domy mieszkalne? Och. Jak bardzo nam przykro, że Sara nie ma gdzie spać. Ale cóż, nie możemy w tym pomóc, bo w przeciwnym razie zrobilibyśmy wszystko, co w naszej mocy. Napiszcie, jak wygląda wasze gospodarstwo. Chcielibyśmy bardzo, byście pracowali w swoich fachach. W domu jest abego karta czeladnicza. O ile ona tam może mu się przydać, postaramy się ją przesłać. Więc napiszcie. Napisaliśmy list do cioci Rywci, by wam przysłała buty. Myślimy, że to zrobi, gdyż babcia także jej napisała w tej sprawie. Napiszcie nam, czy macie te wszystkie rzeczy, które zabraliście z domu i które kupiliście od Marii, siostry. I czy wam niczego nie brak? Piszecie, by, o ile nam są potrzebne, brać pieniądze u Weltmana. Więc prosimy was bardzo, napiszcie, ile pieniędzy mamy wziąć. Pani Weltmanowa napisała list do domu i pisze, że dzieci Goldszajda chcą mnie wysłać. Czy to jest prawdą? W domu nic nowego. Tylko was bardzo, bardzo prosimy, byście się nie martwili, że jesteście tak daleko z domu. Byście nie upadali na duchu, gdyż grunt to nadzieja. Jedzcie i pijcie. Starajcie się o dobre posłanie i by pracować w swoich fachach. My od Haskla nie mamy ani dotychczas nie mieliśmy żadnej wiadomości. A tak łaknęlibyśmy mieć jakiś znak od niego. Dzisiaj napiszemy list do niego, o ile będzie można. Ale wy przecież możecie napisać, więc piszcie do niego i dowiedzcie się, co się z nim dzieje. Żalicie się, że wam nie odpowiadamy na wszystkie pytania. Otóż, babcia jest zdrowa, jest nadal z Hecią i Mojżeszem. Srunki też jakoś żyje, jego najmłodsze dziecko było bardzo chore, ale teraz jest już mu lepiej. U Syry Kiecy jest tak jak zwykle, jednym słowem, źle. Mamusia was bardzo prosi, byście nie upadali na duchu i byście dużo, dużo pisali. Do ciebie, Salu, mamy prośbę, byś pilnowała Abego, bo on zawsze był marny, a dzisiaj pracuje tak ciężko. Wiedz, jak on tam wygląda? Nadchodzi zima. Piszecie nam, że tam jest zimą zimno. Więc o ile możecie, sprawdźcie sobie ciepłe odzienie. Napiszcie list do wuja Dawida. On może przecież się dowiedzieć, co z Haskem. Kończymy i prosimy was, byście żyli nadzieją. Całujemy was tysięcy razy. Wasza matka, ojciec, siostra i brat. Kochana Salu, dziękuję ci, że w każdym liście pytasz się o mnie. Ale ja ci nic prawie nie mogę napisać, bo cóż, nic nie zrobię. Teraz podobno będą szkoły. Może będę uczęszczała. Pomimo tych zgrzytów, gdy byłaś w Kielcach, w mojej pamięci pozostajesz na zawsze jedyną ukochaną siostrą.
Nie bądź zła, że wspominam te chwile kłótni. Ale dla mnie one też były chwilami szczęścia, gdyż byłyśmy wtedy jeszcze razem. Och, jak drodzy jesteście mi wy wszyscy. Przebywając z dala od was, można osądzić waszą wartość. Żeby już przyszedł ten dzień spotkania, ach, jak bardzo za nim tęsknię. Bywajcie i pomyślcie czasami o mnie, żyjącej skromnie na uboczu. Napisz nam, Heszku, czy jesteś zadowolony, że jesteś tam razem z Salą. I ty, Abusiu, napisz do mnie. Wasza Hancia. Kielce, 28 października 1940 roku. Drogie rodzeństwo, w tym tygodniu otrzymaliśmy od was kartkę, za którą wam bardzo dziękujemy. Wy na pewno nie macie pojęcia, ile radości i uciechy mamy z waszym drogim pismem. Kartkę ostatnią pisał Abe. Jest ona z dnia 30 sierpnia. Nie wiemy, co jest, że wy nasze listy nie otrzymujecie, bo my co sobota wysyłamy list. Mamy nadzieję, że teraz już chyba macie jeden z tych listów. Cieszymy się bardzo, że jesteście zdrowi i dobrze się czujecie. Napiszcie nam, czy ta praca wasza jest ciężka i jak ona tam wygląda. Bardzo byśmy chcieli, byście pracowali w swoich fachach, bo wy w kopalni węgla. Napiszcie nam, czy macie już posłanie? I jakie? Czy macie jakieś porządne mieszkanie? Marim, siostra Guci, pisze świetne listy. Napiszcie, czy macie się w co ubrać? Czy zabraliście wszystkie rzeczy ze głowa? Co porabia pani Weltmanowa? Za ukłony i bardzo, bardzo dziękujemy. I odwzajemniamy się serdecznie. Mąż pisze do niej. Napiszcie nam, ile pieniędzy mamy wziąć od Weltmana. Bo pisaliście, żeby brać od niego forsę. Co do Haskla, to my nie mamy od niego żadnej wiadomości. Napisaliśmy do niego list dzisiaj, także wysłany przez Czerwony Krzyż, ale na razie nic. Do ciotki do Wilna piszemy co tydzień w sprawie tych waszych butów, ale również nie mamy odpowiedzi. Myślimy, że wam pośle na pewno te buty. Napiszcie, czy nic więcej nie potrzebujecie. Do dwójka Dawida napisaliśmy kilka listów, ale nie mamy żadnej odpowiedzi. Nie wiemy, czym sobie to tłumaczyć. U nas w domu nic nowego. Chaim pracuje, ale zarobki są dość marne. Na ogół jakoś się żyje, tylko myślenie, co z wami. Czy macie co ubrać, czy macie gdzie spać, czy nie jesteście głodni, czy macie mieszkanie i tak dalej. My jednak jesteśmy w domu, chociaż to już na trzecim miejscu, ale zawsze posłanie mamy. Bardzo się dziwimy, że Herszek przez cały czas nas jeszcze nie napisał. Co jest? Czy się gniewa? Bo doprawdy nie wiem, co się stało i co spowodowało to uparte milczenie. Herszku, skrobnij kilka słów, bo mama jest oburzona na ciebie. Prosimy was bardzo, napiszcie nam o wszystkim dokładnie i obszernie. Kończymy nasze pismo. Pozdrawiamy was i całujemy, wasi rodzice i rodzeństwo. Kielce, dnia 15 grudnia 1940 roku. W tym tygodniu otrzymaliśmy wasz list, za który wam stokrotnie dziękujemy i znowu zaznaczamy, że dnie, w których przychodzą od was listy, są dla nas wprost świętem. My do was piszemy prawie co tydzień. Chcielibyśmy do was i częściej pisywać, ale wierzajcie nam, że nie możemy. Aby i Salu, jesteście źli na tatusia, że do was nie pisze, ale widzicie, że zaczął pisać i przestał, bo jest mu ciężko się wysłowić. Pytacie, dlaczego nie mamy własnego mieszkania na Staszyca? Otóż, jak już chyba wiecie, dzisiaj mieszkamy na Nowym Świecie. Zaznaczamy wam, że Cwiklerowie, Rapsztajnowie i Szpirowie też tam nie mieszkają. U nas nic nowego. Chaim pracuje w zakładzie, tatuś od czasu do czasu ma trochę pracy u buraka. O nas nie myślcie, nie martwcie się, my sobie radzimy. Nie cierpimy głodu, ni chłodu. Dbajcie więcej o siebie. Starajcie się już wreszcie wydostać z tej kopalni do swoich fachów. Co do dziedzica i Konstanciaka, sprawa przedstawia się następująco. Dziedzic
Przypomina sobie czasami, że istnieje Jankiel, a Konstanciak już zupełnie zapomniał, że kiedyś łączyło go coś z tatusiem i o tym długu też nie chce słyszeć. Już o wszystkim napisane. Teraz idzie kolej na Weltmana. Otóż chcielibyśmy, by to było tak załatwione, by pani Weltmanowa płaciła wam za utrzymanie, a pieniądze może ona mieć od Marin, siostry Guci, a Weltman tu zwróci Guci pieniądze. Uważamy, że tak będzie najlepiej załatwione. Do dzisiejszego dnia otrzymaliśmy od Weltmana 190 zł. Kochane dzieci, bardzo mi jest przykro, że moja siostra do dzisiaj wam jeszcze buty nie posłała. Pisała do mnie, żeby jej posłać mętrykę urodzenia, to będzie mogła wam wysłać buty. Mętrykę też już posłałem. Napiszcie jeszcze raz do niej. W tych dniach wyślę wam paczkę pocztą. Kończę pisanie. Pozdrawiam was. Nie myślcie o nas. Wasz ojciec Jakub Goldszajd. Mama was całuje i prosi o szybką odpowiedź i częste pisanie. Kochany Abe, bardzo ci dziękuję, że dopisałeś kilka słów. Tylko nie rozumiem, czemu tak tragicznie przyjąłeś tę wiadomość, że ja mam iść do pracy. Wiedz, już minęły czasy, gdy ja wstydziłam się jakąś większą paczką przejść przez ulicę. Jaka byłam głupia. Dziś już się zmieniłam. Praca to moje hasło. Śmieszyły mnie słowa dziecko, siostrzyczka, że kochana to rzecz inna. Nie myśl, że przed tobą teraz stanęłaby ta sama Hancia, co w dawniej. O nie! Już minęły lata dziecinne. Jestem poważna. Już nie jestem taka chuda. Ludzie, którzy mnie przed wojną nie znali, gdy im mówię, że byłam chuda, śmieją się, bo to doprawdy nonsens. Dziś jestem gruba, jak dawniej Sala. Poważna, wysoka. Postaram się wam wysłać moje teraźniejsze zdjęcie. Piszesz, by szanować zdrowie rodziców, że oni są chorzy. Ja o tym wiem. Nie potrzebuję twoich pobudek. Mamie pomagam, w czym mogę i do twojej rady postaram się dostosować. Często chcę odgadnąć, jak ty wyglądasz w kopalni. Lecz jak trudno przedstawić sobie ciebie przy węglu. Trudno. Tak musi być. Kończę. I całuję cię tysięcy razy. Twoja kochająca cię i myśląca o tobie wciąż siostra Hancia. Kielce, styczeń 1941 roku. Nasi najdrożsi. Bardzo się dziwimy tym, że nie mamy już od was prawie 3 tygodnie wiadomości. Lecz nie zważamy i piszemy. Nie zamierzamy się wam odwetować, gdyż jesteśmy pewni, że to nie z waszej winy. W zeszłym tygodniu napisaliśmy do was kartę, w której pisaliśmy, że Weltman nie załatwia tego, do czego się zobowiązał, czyli nie wypłaca nam regularnie. Ale przecież znacie tatusia, wie, że wszystko tak gorąco i bez dalszego zastanowienia. Dlatego też zdziwi was, gdy wam napisze, że Weltman w tym tygodniu dał 200 zł. Także razem dał nam 370 zł. Nie bądźcie źli, że tak wam piszemy co tydzień co innego. Ale nie daj Boże, gdy nie napiszę to, co tatuś chce. Możecie sobie wyobrazić te krzyki. Przecież ojca dobrze znacie i wiecie, jakim nerwusem jest. U nas nic nowego. Bez żadnych zmian. Tylko tyle, że zima daje nam się porządnie we znaki. Nie tylko nam, lecz wszystkim. Są mrozy i zawieruchy. Myślimy wciąż o was. Co dopiero u was musi być? Prosimy, napiszcie nam. Czy nie marzniecie tam? Czy macie co ubrać? Bo my, chociaż jest zimno, to zawsze jesteśmy w domu. 2 tygodnie temu posłaliśmy wam paczkę. 2 garnitury. Napiszcie nam, czy otrzymaliście ją i czy potrzebujecie czegoś. Głupie gadanie. Zapewne potrzebujecie. Więc napiszcie co? To wam poślemy, bo my tak nie wiemy. Na przykład zanim posłaliśmy wam garnitury, mieliśmy przyszykowaną dla was paczkę, która zawiera ciepłą bieliznę. Gdy przyszedł list od was, by wam przysłać garnitury. Myślimy, że dopóki list ten do was dojdzie i przyjdzie odpowiedź, będzie już lato. Jesteśmy bezgranicznie szczęśliwi i po części wam wdzięczni, że już wreszcie mamy jakąś wiadomość od naszego brata. O ile byłoby możliwym, piszcie nam coś od niego. Prosimy was, napiszcie nam, czy już pracujecie w swoich fachach.
gdyż nie macie pojęcia, z jakim utęsknieniem czekamy na list, w którym napiszecie nam, że już wydostaliście się z głębi. Prosimy was, napiszcie nam, czy są u was wielkie mrozy i co porabia Herszek. Czy jeszcze ciągle ma reumatyzm? Napiszcie nam o wszystkim dokładnie, gdyż nie możecie sobie wyobrazić, jak chcielibyśmy wiedzieć, co u was i jak wygląda wasze życie. Doprawdy piszę i piszę i czuję, że piszę bez sensu, lecz wszystko chciałabym wam napisać. I trudno jest mi się rozstać, bo tak to mam wrażenie, że jestem blisko was, chociaż myślami. Przysięgam. Jestem zawsze przy was. Teraz, przebywając z dala od was, można osądzić was i jak drodzy byliście mi, będąc w domu, pomimo tych maleńkich kłótni. A co dopiero z dala? Salo, tobie muszę coś napisać. Otóż Niusia Jabłońska wychodzi w tych dniach za mąż. Aha, zupełnie zapomniałabym. Dołączam wam tu dopisek Helci Rapsztajn, która was bardzo prosi, byście napisali do jej męża, który wcale do niej nie pisze. I ona w ogóle nie wie, co z nim. Mamusia was bardzo prosi, byście to zrobili dla niej, nie zważając na to, co było. Ona dzisiaj jest doprawdy w nieszczęściu. Ma już 10-miesięczne dziecko. Boskie dziecko. Tatuś i mama wciąż o nim gadają. W ogóle ostatnio żyją w dobrej komitywie z Epsteinami. Oni przychodzą do nas, a mi tata idą do nich. Prosimy was jeszcze raz, o ile możność, odnajdźcie jej męża. Nie macie pojęcia, ile to będzie dla niej znaczyło. Kończę z braku miejsca i całujemy was niezliczone razy, rodzice i rodzeństwo. Kielce, dnia 17 stycznia 1941 roku. Nasi najdrożsi. Już nie wiemy, o czym mamy myśleć, bo przeszło 4 tygodnie, nie mamy od was żadnej wiadomości. Możecie sobie nas wyobrazić. Prosimy was, pisujcie do nas jak najczęściej. My do was piszemy co tydzień. W tym tygodniu otrzymaliśmy kilka listów z Wilna. Piszą, że otrzymali od was list, w którym prosicie o buty i tłuszcz. Donoszą nam, że będą mogli wam wysłać co miesiąc paczki żywieniowe i że wam już posłali 8 kilo tłuszczu. Buty wyślą wam dopiero za 2 tygodnie, bo jeszcze nie mają pozwolenia, ale buty już dla was są gotowe. Hanka już wyszła za mąż, za jakiegoś inżyniera i wyjeżdża z nim z Wilna do Japonii. Tam jest komitet dla uchodźców John, a z Japonii do Ameryki. Napiszcie nam, czy otrzymaliście z Wilna jakąś paczkę. Co do Weltmana, to jak wam donosiliśmy w zeszłym tygodniu, dał nam już 410 zł i płaci miesięcznie 80 zł. Razem otrzymaliśmy od niego do dziś dnia 410 zł. U nas w domu nic nowego. Zima daje się we znaki. Są mrozy. A u was jak jest? Czy macie przynajmniej co włożyć? Boże, mrozy są, to jasne. Napiszcie nam, czy otrzymaliście paczkę, którą wam wysłaliśmy. Były tam 2 garnitury. Byście pisali, co jeszcze potrzebujecie. Całujemy was. Ukłony dla pani Weltmanowej. Co ona porabia? Salu, czy otrzymujesz listy od Marii? Guci siostry, bo ona od ciebie często otrzymuje. Kielce, dnia 1 lutego 1941 roku. Nasi najdrożsi. Nareszcie, po 6-tygodniowej przerwie, nadszedł upragniony list. Możecie sobie wyobrazić nasz niepokój tym długim waszym milczeniem, ale grunt to, że już mamy list. Przedstawię wam dokładniej tę dziurę, bo to mieszkaniem nie można nazwać. Jest to poddasze, mała kuchenka i pokoik. Niskie. Słońce nie dochodzi, a najgorsze to, że jest taka psiarnia. Pali się i pali, a tu nic. Dzięki Bogu idzie do lata. Jeszcze nigdy tak z tęsknieniem nie oczekiwałam tego lata jak dziś. Po południu najczęściej wychodzimy. Mama do sąsiadek, ojciec jak zwykle u cukra lub swoich innych dobrych braci. Chaim w zakładzie, a ja wciąż u koleżanek, bo w domu nikt nie siedzi, gdyż nie jest zbyt miło i ciepło. Poza tym, my w tym mieszkaniu mamy tylko nasze 2 łóżka, bo pozostałe meble prawie wszystkie sprzedaliśmy, oprócz mebli kuchennych, które też mamy w tym mieszkaniu. Ona, siostra Marim, ma swoje meble tutaj, a my jej jeszcze je pilnujemy. Teraz już wiecie, jakie mamy mieszkanie, ale nie martwcie się,
Mimo tego, że czujemy taki wstręt do przeprowadzek, jak wiecie, to gdy tylko znajdziemy porządne, skromne mieszkanko w tej dzielnicy, to się stąd na pewno wyprowadzimy. Abe, nie powinieneś się tak denerwować Weltmanem. On nam ostatnio dość regularnie załatwia po 80 zł miesięcznie. A wam dziękujemy, że żyjąc w takich warunkach jak wy, pracując tak ciężko, pamiętacie o nas i pomagacie nam. Może nadejdzie czas, gdy będziemy wam się mogli odwdzięczyć. Salu, siostra Marię ciebie źle poinformowała z tymi piórami. Otóż prostuję. Mama miała dwie gęsi, więc piór nie sprzedała, tylko je drze i kładzie do twojej pościeli. Dzisiaj w wolnych chwilach i gdy jest ciepło, też drze pióra i wciąż myśli o tobie i o was i wyczekujemy naszego spotkania. Tatuś nie pracuje już. Pisałam wam, co robi. Siedzi u znajomych lub nam dokucza. Jest bardzo, bardzo nerwowy. Proszę was, nie wspominajcie w waszych listach o tym, że ja pisałam o tym, że tatuś się z nami, właściwie ze mną kłóci i z mamą, bo wtedy na pewno musiałabym zwieść z domu. Ojciec by mi tak dokuczał, co zresztą możecie sobie wyobrazić. Dlatego proszę jeszcze raz, nie wspominajcie o tym, bo wtedy musiałabym na pewno zwieść z domu. Ojciec by mi tak dokuczał, co zresztą możecie sobie wyobrazić, dlatego jeszcze raz proszę, nie wspominajcie o tym. W domu wszystko poza tym bez zmian, tylko wciąż myślimy o was. Kochana Salu, bardzo ci dziękuję, że nareszcie zdobyłaś się na kilka słów. Nie masz pojęcia, jak byłam tym listem ucieszona. Mówisz, że to, co przeszłaś, dużo ci dało. A ja mimo tego, że nie przeszłam tyle, co ty, to czasy dzisiejsze też dużo mnie nauczyły. Co do mego życia prywatnego, to nie jest tak źle. Przecież wiesz, że my, młodzież, nie lubimy się przejmować, a naszym hasłem jest wesołość. Dlatego też bawimy się. Tylko z pewnym przygnębieniem, zwłaszcza ja, bo tęsknota za wami... Och, co znaczy ta tęsknota? Mamie też pomagam, ale nie ma wcale tyle roboty, co dawniej. Teraz, nie wiem, może cię to nudzi, co do moich koleżanek, to przebywam z Rusią. Ją chyba dobrze pamiętasz i z Salą Gold. Ci, co mają ten duży, galanteryjny sklep i z Rusią Mandalankier. Ta, co tak ładnie na lodzie jeździła. Zbieramy się u którejś z nas, bo spacerować nie mamy gdzie. Ale nie myślcie znowu, że jestem taką świętoszką i zakonnicą. Z kolegami też przebywam i nawet zbieramy się u nas. A tata i mama na to pozwalają, bo znowu zaznaczam, nie mamy gdzie spacerować. No już dość się znudziłam. Czy nie? Poza tym nic nowego u mnie. Czas mi szybko leci, jak to zwykł czynić, i może już Bóg jakoś da, żeby się zobaczyć z wami, gdyż o tym wciąż myślę. We dnie myślę o was, a noce spędzam po części z wami. Wciąż mi się śni, że przyjechaliście. Powiedz Herszkowi, że już kilkakrotnie byłam u Srulki, a on nawet nie ma czasu napisać kilka słów. U niego wszystko po staremu. Eja już urosła i jest morową dziewczynką. Gadasz za dużo. Może mówi już ładnie po niemiecku, ale niektóre wyrazy. U babci też nic nowego. Ciocia Helsia i Mojże są nadal razem. Mojże sprzedał także swoje meble. Dziwi mnie, nas, to bardzo, że jeszcze nie otrzymaliście listu ani paczki z Wilna. Oni nam pisali, że wysłali wam pieniądze i 8-kilową paczkę tłuszczu. My natomiast wysłaliśmy wam paczkę odzieżową. Myślę, że już ją otrzymaliście. Uwaga! Wyobraźcie sobie, że Hanka z Wilna już wyszła za mąż. Czyż to nie jest szczyt kretyństwa? Kończę już. I całuję was tysięcy razy. Wasza Hancia. Oddaj ukłony i całusy dla mego Tary, szwagra. PS. Specjalne ukłony od moich przyjaciółek. One cię często wspominają jako tę ładną moją siostrę. I Herszka, mego ładnego szwagra. Serwus, kochany Abusiu. I tobie dziękuję za te kilka słów, które do mnie napisałeś. Czytając ten list, miałam wrażenie, że się ze mnie nabijasz. Właściwie to z mej powagi. Ale nie myśl, że się obrażę i pozwolę sobie w kaszę dmuchać. Przecież wiesz, mam cięty języczek. Ale tym razem nie wykażę tego, co umiem. Tylko dla wyjaśnienia zdybnę forsę na zdjęcie i prześlę.
A wtedy zobaczysz, że nie masz z byle kim do czynienia, tylko z poważną osobą. Nawiasem mówiąc, powaga pod stół. Jak wygląda moje życie, dowiesz się z listu Sali. Pytasz, gdzie twój przyjaciel? Kamieniem powiedziawszy, skoro do ciebie jeszcze nie napisał, Baranowski. Otóż ten kawaler do domu raczył dopiero napisać jedną kartkę. Wiesz dlaczego? Bo dowiedział się, że stąd można na waszą stronę paczki wysyłać. Jest on w Krzemieńcu. Poza tym nic szczegółowego o jego pobycie nie wiem. Żebym nie zapomniał, to piszę, to już piszę. Panna Helcia prosiłaby ci oddać ukłony i Sali też, więc ci je przesyłam. Z nią dość często się widuję, gdyż moja przyjaciółka Lusia razem mieszkają z Rosenholcem. Więc ja tam chodzę, a Hela tam pracuje, więc siłą faktu widujemy się. Poza tym nic nowego. Kończę i całuję cię. Zawsze kochająca cię Hanka. Moja przyjaciółka Lusia zsyła ci ukłony. Czy ją pamiętasz? Ta, co była ze mną na Czerwonej Górze. Ona cię wspomina jako tego dobrego brata i żałuje, że ona takiego nie ma. Kielce, 7 marca 1941 roku. Kochane dzieci, w tym tygodniu dostałem kartkę od was. Co jest, co przez 6 tygodni nie było od was listu? Wysłałem wam paczkę i nie mam żadnej wiadomości, czy otrzymaliście. Weltmanowa pisała do męża swego, co otrzymała paczkę, a ja do was wysłałem 3 dni później od Weltmana, a wy mi nic o paczce nie piszecie. Tylko siostra moja z Wilna pisała, że dostała od was list, że otrzymaliście z domu paczkę z ubraniami. To napisania siostry, to wam wysyłam 27 lutego paczkę, która waży 9 kg. To ubrania i sukienki i letnie buty. Proszę was, żebyście pisali co tydzień. Lepiej kartki, to prędzej dochodzi. A jeżeli listy, to pisać tak jak ten list pisze, najprzód adres, ten sam, co jest na kopercie. To pewno otrzymam. Kochane dzieci, napiszcie, co mam teraz wam wysłać. Może letnie palta, albo kołdrę i poduszkę? Abe, napisz, czy wysłać tobie te buty, co są w domu. Co piszecie, że wysłaliście paczkę żywnościową, to wam bardzo dziękuję. Ale was proszę więcej nie wysyłać. Proszę was o to, co to macie wysłać, macie tam u was zjeść. Nam to nie jest potrzebne, bo u nas do jedzenia wszystko jest, a mamy na to, bo Chaim w sklepie zarabia dobrze, a ja to samo robię i po trochu zarabiam. I Weltman teraz daje tygodniowo 25 zł. Parę złotych się odbiera od Konstanciaka. To o nas nie myślcie. Ja jeszcze raz was proszę, nijakich paczek żywnościowych dla nas nie wysyłać. A wy sobie nie żałujcie. Co zarabiacie, to wydać na jedzenie i dobrze się odżywiać. Jeżeli u was herbata nie jest droga, to trochę nam poślijcie i trochę cukru w kostkach. Kochane dzieci, wysłałem wam paczkę przez okazję, jeszcze w czerwcu 40 roku, przez synową Fischla Zilberberga, co go nazywają Fischel Gozdek, co ma sklep z ubraniami, gdzie Chaim. On ma syna we Lwowie. Synowi jest Aaron, a żona Arona z dzieckiem była w Kielcach i Aaron Zilberberg wysłał papiery z Lwowa po swoją żonę, a ja dałem samochód darmo, co specjalnie pojechał z nią do Krakowa z bagażem i zabrała dla was 2 płaszcze białe letnie i dla Sali 2 sukienki i Sali pantofle. I do dziś nie mam wiadomości, co się stało.
Fischer mi dał gwarancję. Jeżeli zginie, to on zapłaci. Macie adres jego. Lwów, Aaron Silberberg, ulica Kopernika, numer 36, ZSRL. Jak ona pojechała tam, to wy mieszkaliście jeszcze we Lwowie? Napiszcie do niego i co on wam na to odpowie, to mi napiszecie. Kończę. Życzymy wam wszystkiego dobrego. Pozdrowienia od wszystkich. Kochający was rodzice Goldszajd. Co Herschel nie pisze? Czy on się gniewa? Kielce, dnia 24 kwietnia 1941 roku. Nasi najdrożsi, już 3 tygodnie nie pisaliśmy do was, ani nie otrzymaliśmy od was żadnej wiadomości. My nie mogliśmy pisać. Bądźcie pewni, że nie z naszej przyczyny. Ale czemu wy nie piszecie? To nie rozumiemy. Napiszcie nam, czy otrzymaliście nasze paczki i co wam jest jeszcze potrzebne. Więc o ile tylko będziemy mogli, to wam poślemy. Napiszcie, jak się wam żyje. Czy jeszcze pracujecie w kopalni? I kiedy nareszcie pójdziecie do innej pracy? Co do nas, to jak wam już pisała babcia, mieszka blisko nas i wszyscy. Mamy do was prośbę. O ile możecie, przysyłajcie nam paczki żywnościowe. Dotychczas mogliśmy się bez nich obejść, lecz teraz przyniosłby nam pomoc. Prześlijcie nam trochę mydła. Zresztą wszystko nam jest potrzebne i co prześlecie, to będzie dobre. Nie martwcie się tą naszą zmianą. Jeszcze będzie dobrze. No kończę już. Bądźcie zdrowi. Całujemy was. Prawie rok po zakończeniu wojny rodzice rozpoczęli podróż z powrotem do Polski. Znowu jechali dzień i noc przez 5 tygodni z wielkimi trudnościami, z myciem i gotowaniem, bez żywności i wody. Teraz było to trudniejsze z małym dzieckiem, dla którego trzeba było gotować i prać pieluchy, co w tych warunkach było prawdziwym wyzwaniem. Kiedy wrócili, dowiedzieli się, że cała rodzina została zamordowana przez Niemców. Babcia mamy, Łaja, rodzice Jakub i Rywka, brat Chaim i siostra Hanka, babcia taty Chaja, jego siostra Hana i brat Izrael z żoną Henką i dwojgiem dzieci, Esterą i Nizelem, i wielu ich kuzynów, wujków i krewnych. Wszyscy zostali zabici. Nie przeżył nikt oprócz brata mamy, Chaskela w Palestynie i brata taty Józefa w Paryżu. Kilka lat później rodzice szczęśliwie odnaleźli wielu kuzynów, którzy przeżyli obozy śmierci. Polskie władze skierowały rodziców do Gliwic, gdzie zamieszkali w budynku razem z innymi Polakami, którzy wrócili z Rosji. Krótko po powrocie mój tata i wujek Abe pojechali do Kielc zobaczyć, co stało się z majątkiem, który rodzina miała przed wojną. Był 4 lipca 1941
1946 roku. Zamierzali wrócić następnego dnia, ale tak się nie stało. Dwa dni mama czekała z małym dzieckiem i nie wiedziała, co się stało. Nie mogła też zrozumieć, dlaczego ludzie, którzy spali obok, nie chcą z nią rozmawiać i utrzymują dystans. Przypadkowo usłyszała słowa pogrom w Kielcach i doznała szoku. Zaczęła biegać z jednego miejsca w drugie, szukając listy ofiar. Ktoś poradził jej, by wysłała telegram do Kielc. Jedna z kobiet powiedziała, że jedzie do Kielc i może zabrać list do taty, jeśli go odnajdzie. Nazwisk taty i wujka Abe nie było na liście ofiar pogromu, która dotarła do Gliwic. Później mama dostała telegram od taty i wujka, w którym opisali, jak ocaleli od pogromu, ukryci przez woźnego w budynku sądu. Kiedy po śmierci mamy, w czasie dni żałoby, porządkowałem jej rzeczy i dokumenty, między biżuterią znalazłem w małej nylonowej torebce zegarek Tiso z dołączonym małym kawałkiem papieru, na którym mama napisała po hebrajsku i po polsku: Chaim, mój brat. I linie Kaszyńskiej, i Nikoli Wójcik, bardzo wam dziękuję. I Dawidowi Żłobińskiemu za pomoc inscenizacyjną. Sami państwo przyznacie, jak bardzo te listy w klimacie są zbliżone do tego, co teraz przeżywamy w klimacie. W klimacie rozpaczy, rozłąki, niepokoju o bliskich. Ojca Jakowa możecie państwo zobaczyć na zdjęciu, ponieważ po latach Jakub rozpoznał swojego tatę jako tego, który wkłada na pakoszu do grobu trumny ofiar wydarzeń, które miały miejsce w tym budynku i poza tym budynkiem. A w tym budynku zamieszkali w 1945 roku ci, którzy ocaleli. Znaleźli tu gościnę i znaleźli tu też cierpienie i śmierć. A dzisiaj w tym budynku znajdują życzliwą przyjaźń ci, którzy uciekli spod wojny na Ukrainie, w Ukrainie, także i z Lwowa. Dziękuję państwu za przybycie.